Rekin mi pisze, że tam gdzie jedziemy na razie też jest lipa, bo woda jest brudna. Dojechaliśmy ponownie na łowisko muchowe. Chłopaki zbroją sprzęty. Dzisiaj atakujemy boberek w Janowicach. Zrobiliśmy już mały research. Płynie dosyć mocne kakao. Woda delikatnie podniesiona, ale tragedii nie ma. Ubieramy się, szykujemy sprzęty i do boju. Oglądajcie. I subujcie. Chyba dzisiaj najskuteczniejszy widzę. Elegancko, jest wstrążek. Mały, bo mały, ale widzicie, tu jest ryb. Nie, nie podnoś jej do góry. Poluźnij jej sznura. Zmocz sobie rękę, złap i odhacz. Wędka między nogi albo w zęby. No ja chyba dzisiaj nie połowię, tylko będę robił za fotografa. Nauczysz się, nauczysz. Kija do zębów. Pokaż. A, dobra. No i plum. I łowimy dalej. Ale szarpu. To ważna sprawa, żeby obserwować, nie porozglądać się gdzieś na boki, tylko widać gdzie, musisz widzieć gdzie one wychodzą. Zobacz, bo tu jest Eldorado, no wychodzą co chwilę. Co prawda małe karakany, brudna woda, różowa nimfka, różowo-fioletowa. Malutkie, bo malutkie te pstrążki, ale są, można się pobawić. I Kacper holuje pierwszego pstrągala. Ale ładny! Zobaczcie, wszystko idzie na live, także musisz ładnie go podebrać. Chyba, że chcesz, to ci pomogę. Patrz, jak Kacper pstrągal dorwał. Zobacz, jaki ładny! Ja go mam podebrać? Dobra, ale poczekaj, bo ja mam... O, ale zobacz, jaka piękna sztuka! Coś podobnego do tego mojego z rana. Duży, duży pstrągal! Może go zaraz tutaj podejdę od tyłu. Podciągnij mi go do góry. A już go widziałem tutaj. Dobrze, spokojnie, spokojnie, bo wiesz, żeby się nie urwał, co nie? O, jest! Ładna! Nie, poszedł mi ty, ale bo ja go od dołu chciałem wziąć. Dobrze, dobrze, gdzieś pod... Pod Krystianem jest? Jest, widzę go. Na nimfkę. No i poszedł dalej w głęboką. Poczekaj, chwilę, chwilę. Jest! Piękny pstrągal! No, widzisz, elegancko. Na fioletkę, jak zwykle na fioletkę. Fioletka mega dzisiaj skuteczna, nie? Proszę bardzo, odchacz sobie go, trzymaj podbierak. Poczekaj, bo ja już... O, widzisz, tato, mam nadzieję, że oglądał całą relację. Zaraz ci jeszcze fotkę zrobię. Także widzicie, no. Wędkarstwo muchowe jak najlepiej się ma. Odchacz sobie go ładnie. Ja tutaj kończę transmisję, pozdrawiamy. Ładnie haluj, spokojnie. Użyj swojego podbieraczka, albo nie, do ręki. Różowa. O, właśnie, zaraz ci pójdzie i będziesz miał. Po co tak? Po co tak? Po co tak? A jak? Nie, na tego, na skoczka. Nie pamiętam, ale nie mam czym teraz podebrać.
nagrać. Tylko uważam, bo kamera jest ustawiona na krzywo. Nie mogę go, kurczę, dociągnąć na tym tym. To zwinie pan miękki. Ładny. Nie wiem. Taki podobny. Podobny, no. Na brązkę. Oj, oj, oj. Ale, ale piękny. Zobacz, jest! Pojawił się! Yeah. Może ja go podbiorę. Pan zobaczy, czy to się jest, nie połamie. Jest, znowu? Oho, to nie będzie tak szybko. Na co? Na różową. Ja też mam. Nie, na fioletkę taką. O, idzie do powierzchni, idzie, idzie, idzie. Kurczę. Ole, gruba. Jest, mamy go. Ole, piękny. Czemu to zgasło? Bo zgasło, bo oszczędzanie baterii. Zobacz, zrób mu tutaj ujęcie. Jarem, pięknym strągą. Odczepił się już, patrz, i się od razu odczepia, tylko do podbieraka wchodzi. Mamy samo wyczepialne strągi. Tak, nity. Dawaj, dawaj, ten, pokaż go tutaj jeszcze. Nie będziemy go wyciągać za bardzo. A, ale z placka dostałem. Ale piękne. No, ładne pstrągi tu napłynęły. Tak, to panie jakoś pokażę. Tak. Teraz? Z twarzą. Z twarzą. Ale bydło. I jesteśmy już po rybkach na wspaniałym boberku. Mieliśmy parę przygód. Mikołaj, jak widać, troszeczkę cieknie. Kasper cieknie. I mieliśmy spotkanie pierwszego stopnia z panami policjantami. Także dzisiaj jest wesoło. Panowie przyjechali wychronić naszego busa, bo niestety został otwarty i uprzejmi sąsiedzi. Dziękujemy sąsiadom z Janowic, że poinformowali policję, że stoi tutaj nasz bus otwarty cały. Całe szczęście skończyło się tym, że wszystko jest ok. Polska policja spisała się na medal. Panowie przyjechali szybko, zabezpieczyli samochód. Całe szczęście zdążyliśmy to jeszcze zatrzymać, póki nie został odholowany. Do widzenia. Wróciliśmy z rybek. Idziemy na śniadanko. Trzeba się wysuszyć, łyknąć jakąś kawę, bo zaraz dalszy ciąg dnia. Dzisiaj zawody w Stankowicach na jeziorze. Zobaczymy, jak to nam wszystko wyjdzie.